drugiej. 22 to nie z tą panią tutaj. Dwudziesta druga to ja bym musiała być już po pierwszym przebudzeniu wieczornym. Cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie. Wracamy do was, tym razem u mnie, na moim fanpage'u. Tak w ogóle, tak fajnie, bo tak się jakoś czuję, że nie, jestem na spotkaniu, na live, gdzie nie muszę naprawdę przedstawiać gościa, tak? Nie muszę ciebie przedstawiać, Ewelina Stępnicka, każdy ją zna, na pewno każdy, kto tu zagląda też zna Ewelinkę, także bez żadnych oficjalnych przedstawień i przemówień. No i co, cieszymy się, że tu jesteście, zobaczymy jak to nam popłynie. Liczymy na dobre połączenie internetowe. Ja bym życzyła bardzo dobrze, no naprawdę super nas słychać, widzę, nas widać. Witaj kochana, dziękuję za zaproszenie, witam was kochani wszystkich, no i zobaczymy co tutaj, planu to w ogóle nie mamy, nie? Nie mamy planu jak zawsze, ale zawsze coś nam się tam potem wyłania, jakieś takie, też tak sobie myślałam, że fajnie by było poruszyć jakieś takie tematy, które po prostu są wartością dla innych, prawda? Które coś tam, no, pochwaliłaś, dokładnie, pochwaliłaś. Ewelina pochwaliła połączenie i zaczęło się zacinać. Teraz poczekamy, zobaczymy, może coś będzie za chwileczkę lepiej. Ja też przyznam, kochani, że miotałam się, bo miałam robić live u siebie w salonie, ale u mnie wszyscy domownicy są obecni, także stwierdziłam, że nie będę im zajmować przestrzeni i przeniosłam się do swojego gabinetu, ale miotam się z kablami. Jestem w tym momencie na połączeniu kablowym. Więc myślę, że to jest u Ewci. No, coś tam trochę przerywa. O, jesteś, powróciłaś. Nic, jestem. No to ja wróciłam. A u mnie to wyglądało, jak to ty byś znikła. To niesamowite. To ja znikłam tobie, a ty znikłaś mi. I ja sobie myślę, że ja jestem na linii i ciebie nie ma, a to niby mnie nie ma. No dobra. No to dajemy, żeby dać radę z tym internetem. Dajemy. Powiedz, co tam u ciebie słychać? Ja wiem, że wszyscy pewnie wiedzą, co u ciebie słychać, ale opowiedz nam, co tam robisz, co tam porabiasz, z czym tam działasz? Wiesz co, kochana, wszystko u mnie dobrze. No jesteśmy w tej sytuacji koronkowej, jak ja to nazywam. No. Radzę sobie. Na początku tak trząsło mną, nie powiem, że nie, ale dużo też się nauczyłam w całej tej sytuacji. Co jeszcze? Poza tym to wszystko dobrze. Skończyłam właśnie wczoraj ciszację. Jestem w trakcie kursu Mapa Życia. Zaraz startuję u mnie Jesteś Cudem w maju. I generalnie to co? Mam pasażera na gapę u siebie, moją przyjaciółkę Sylwię Mazur, która utknęła, bo jest z Niemiec. A dalej jest Sylwia, super. No, tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, także wesoło jest. No i to poza tym to wiesz, no kwarantanna. A co no, u ciebie? Kwarantanna. U nas podobnie, ja codziennie się gdzieś tam przemykam, żeby się gdzieś przejść na jakiś spacer. Teraz to mi po prostu do szewskiej pasji te maseczki doprowadzają, także też próbuję się gdzieś jakimś szalikiem zawinąć, żeby ten kawałek się przykryć, ale po prostu ciężko mi się oddycha, tak jak ci wcześniej mówiłam, także gdzieś tam przemykamy tak, żeby nas nie było widać, no ale generalnie nie, raczej się nie spotykamy z innymi ludźmi, tylko jesteśmy z Marcinami i z Julką tak w trójkę się gdzieś tam przechadzamy i też to jest taka niesamowita sytuacja, bo ja zawsze się zarzekałam, wiesz, zawsze mówiłam, że jak ktoś by był w moim domu w ciągu dnia, to ja nie jestem w stanie nic zrobić, ja nie jestem w stanie pracować. I naprawdę tak dawniej było, że jak oni byli w weekend, to ja po prostu nie umiałam się skupić, wiesz, jakoś tak cały czas ta uwaga mi gdzieś tam odpływała na te odgłosy stamtąd i nie byłam w stanie niczego robić. I pierwszy tydzień to była tragedia, wiesz, jak oni nagle są w domu. Julka jeszcze z tą szkołą online'ową swoją, gdzie po prostu co dwie minuty ma jakieś pytanie, bo czegoś nie wie, czegoś nie rozumie. Ale to jest właśnie fajny przykład tego, jak my się szybko adaptujemy. Bardzo. Bo naprawdę, teraz nie wiem, że to już jest z miesiąc czasu? No. Autentycznie teraz, to jak, bo Marcin teraz tak ma, że raz albo dwa razy w tygodniu jedzie do pracy, mają tam takie, no, na zmianę po prostu są w biurze, to mi jest jakoś dziwnie, że jego nie ma w mieszkaniu. A Julka to już mi kompletnie nic nie przeszkadza. Ona ma tam swoją szkołę, ja tu mam swoją pracę, I tak sobie nawet czasami myślę, kurczę, jak to wszystko wróci tak, jak było, to mi będzie tutaj smutno bez nich. Niesamowite, nie? Że to się tak zmienia.
Ja pamiętam właśnie jak na samym początku, jak wszyscy zostaliśmy w domu, większość z nas w sumie, to trafiłam właśnie na taki post Elizabeth Gilbert i ona opowiadała o tym, jak, no, jak my jako ludzie się szybko frustrujemy, jak przychodzi jakaś zmiana, albo oburzamy, albo przerażamy, bo w zależności od tego, jaka zmiana jest, ale jak szybko my się również adaptujemy do tego tak naprawdę, jak ta adaptacja jest w nas takim naprawdę naturalnym odruchem. I ja już wtedy czułam, okej, jest tu coś na rzeczy, ale ja jeszcze sama byłam w takim, kiedy to potrwa, za ile to się skończy, co z nami wszystkimi będzie. Ale później, i też wszyscy tak rozmawialiśmy gdzieś, i moi bliscy, i też na internecie, ale później naprawdę widzę, jak no, ta adaptacja jest w nas naprawdę silna, jak się powoli, najpierw jest taki szok, że mamy siedzieć w domu, szok, że są maseczki, szok, że trzeba te ręce mieć, szok, że jest kolejka do Biedronki, prawda? I to jest takie, jak to? A za chwilę, okej, idziesz już tam na trzeci dzień i stoisz w tej kolejce. I to jest takie, myślałam sobie o tym fenomenie, jak tego można użyć do pracy nad sobą, prawda? Skoro, bo czasem, żeby się nie zniechęcić przy tym szoku, który przychodzi na początku, przy tym oporze, który też tam jest, bardzo dla nas taki oczywisty, ale żeby pamiętać, że za rogiem gdzieś, jak wytrzymamy chwilę, jest też ta adaptacja, która jest tak szybka w nas. Ja nie myślałam nigdy o tym. Ja sobie czasami tak o tym myślę, bo ja jestem z natury buntowniczką i mam coś takiego, bardzo mocno to jest takie we mnie, że jak coś jest nam w jakiś sposób narzucane, o, sąsiad się odzywa, słyszycie? Jeszcze tego po prostu tu brakowało. Jak jest coś gdzieś tam narzucane, to we mnie się włącza bardzo mocno taka część, która, a właśnie, że nie, nie? A właśnie, że nie. I dla mnie to jest teraz taka największa lekcja, bym powiedziała, bo bardzo dużo się odzywa tej takiej właśnie złości, że ja właśnie się nie podporządkuję pewnym rzeczom. I też zawsze taka refleksja mi na ten temat przychodzi, że z jednej strony rzeczywiście ta adaptacja bardzo fajnie zachodzi i to, jak się z wami podzieliłam tutaj, mam tego przykład właśnie w takim życiu rodzinnym. Natomiast też zawsze taka staram się być w tym uważna, na ile my jako ludzie, bo fajnie, że się jesteśmy elastyczni, że się przyzwyczajamy do nowych sytuacji, bo to nas otwiera na zmianę, prawda, że możemy wchodzić w te zmiany naprawdę świadomie, ale na ile też my jesteśmy właśnie podatni na takie, wiesz, podążanie za stadem, nie? Tak, na ślepo, bez zastanowienia. Że no i to jest przerażające, to jest też przerażające, no, że w pewnym momencie ktoś ci mówi, siedzisz w domu i ty siedzisz w domu. No i ja też dużo o tym myślę. Dużo też o tym myślę. No. Znów, to jest taki trudny temat tutaj, nawet nie myślałam, że mam o tym rozmawiać, natomiast to jest trudny temat, bo tak, nikt naprawdę nie wie, co się dzieje, jaki jest powód tego wszystkiego, teorii miliony jest, od spiskowych po duchowe, od tego, że po prostu tutaj chcą depopulację zrobić po to, że po prostu przechodzimy do piątego wymiaru, prawda? No to jest ten moment. Do piątego dopiero? Ja myślałam, że mieniasz do jakiegoś siódmego. Aha, no właśnie, ja tak właśnie nie wgłębiłam się. Ja jestem też nie na czasie. Natomiast i jak to znaleźć właśnie, żeby użyć tej adaptacji, ale mieć też świadomość, no właśnie dosłownie, żeby pogodzić te dwa światy, żeby zrozumieć, ok, ja jestem w stanie się zaadaptować, tylko czy ja w tej adaptacji, adaptując się do tych warunków, które są, i nie tylko w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, tylko dalej będziemy na tej planecie Ziemia, nie wiemy, co dalej będzie, jak ja dalej, adaptując się może do czegoś, co się zadziewa, dalej mogę wybrać siebie i dalej gdzieś tu dbać o siebie i dalej gdzieś budować tą swoją przestrzeń, nie wbrew sobie. I to, no, to jest trudny temat, to, bo na ile to, że siedzimy w domu jest dla nas dobre, a na ile po prostu to jest właśnie odebranie nam praw, to ja w ogóle nawet ci nie podejmuję takiego tematu, ale myślę o tym. Oczywiście, ja myślę, że to jest w ogóle fajny proces dla nas teraz, taki głęboki, bo to nas dotyka bardzo emocjonalnie, już pomijając te wszystkie kwestie, że teraz mamy ten czas taki, żeby być bliżej ze sobą i te wszystkie różne takie fajne rzeczy, na których się możemy skupiać, że są takie fajne do docenienia, tak, że mamy więcej czasu dla siebie, na przykład jak ja patrzę na swojego brata i jego żonę, to oni, wiesz, pracując na Politechnice Krakowskiej, oni teraz są cały czas w domu, nie muszą chodzić do pracy, normalnie zarabiają tak, jak zarabiali i mają po prostu wieczne wakacje, tyle, że po prostu w izolacji, no ale są dalej rodzinnie razem, prawda? Ale jakby pomijając te wszystkie rzeczy i te korzyści, i zgubiłam właśnie myśl, nie wiem, do czego chciałam, o czym chciałam powiedzieć. Coś chciałam tutaj konkretnego przywołać. Właśnie o tej, że to jest dla nas fajny proces tego, żeby obserwować, jak my jesteśmy indywidualnie właśnie tak uwarunkowani, nie? No bo w każdym z nas się coś odpala.
Tak. Albo będzie jakieś poczucie bycia ofiarą bardzo mocno. Albo tak jak u mnie właśnie ten buntownik się taki bardzo mocno zaakcentuje. I żeby w tym wszystkim po prostu znaleźć takie miejsce, w którym my potrafimy na trzeźwo też na to popatrzeć i tak jakby też obiektywnie, że wiesz, ja sobie w tym wszystkim cały czas powtarzam, że może rzeczywiście to jest jakiś tam problem w takim sensie, że na przykład państwo nie wie, jak to ogarnąć, tak? I robi najlepsze, co potrafi tutaj zrobić, tak? I że jakby też mogę być wdzięczna za to, że oni się starają jak najlepiej to rozwiązać i tak, żebyśmy przez to jakoś przeszli też jak najszybciej, nie? Żeby gdzieś znaleźć to takie miejsce też uczciwości ze sobą, że się nie damy porwać tym takim różnym programom. No. No jest to naprawdę, wiesz, ja jestem też buntownikiem z natury tak naprawdę i jak to się zaczynało, to mój odruch był, ja tam w domu na pewno siedzieć nie będę, o, powiedzieli. Ty masz wymówkę, bo masz Simbę. No, no. Co jeszcze mi tu powiedzą, niedługo nie zabronią oddychać, więc ja miałam, to był mój pierwszy odruch i długo, i bunt na to, i że nie damy się zamknąć w piwnicy, no wiesz, no ja jestem buntownikiem. Mhm. Natomiast tak i naprawdę na początku to trochę takowałam wszystkie te nakazy i to wszystko i śmiałam się z tego i w ogóle, no ale później tak myślałam bardziej, okej, okay, przez to, że słyszę, że ludzie jednak chorują, tak. To z szacunku po prostu do ludzi, z szacunku do tych, że może nawet jak ja wierzę, że nie zachoruję, mi nic nie grozi, to z szacunku do jakby no do moich bliźnich, tak, po prostu zostanę w domu. Nie z takiej uległości, że się boję, że to, tylko po prostu z szacunku, skoro tyle ludzi naprawdę choruje, nie? No to jest trudny temat, naprawdę, no, obserwuję to. Myślę, nie? Że te starsze osoby jednak mogą jakby trudniej to przechodzić i to i właśnie z uwagi też na nich, prawda? Mhm. Pozdrowienia dla buntowników. Pewnie większa ekipa by się tu zebrała. No, natomiast miałam takie myśli, że hej, Jak to będzie naprawdę jak taka, wiecie, ściema, że nas tutaj zamknęli ten, no to ja na pewno cisnę tam na ulicę i się buntuję. Tak naprawdę, no bo ile można. Ale teraz gdzie jest ta linia między szacunkiem do ludzi, którzy naprawdę chorują, szacunkiem do ludzi, którzy pracują w sklepach, w autobusach, w szpitalach, lekarzy. I to ja się tym kierowałam, prawda? I teraz co ja mogę zrobić z domu, skoro już siedzę w tym domu, to czy ja mogę coś dać tutaj, co pomoże nam po prostu wzrosnąć i nie upaść tej całej sytuacji? Wiesz co, ja tak sobie myślę, teraz mi przychodzi, że to tak fajnie ta rozmowa dochodzi do takiego miejsca, gdzie właśnie jest gdzieś to miejsce takiego wyważenia, takiego środka. I to tak jak powiedziałaś, że to nie chodzi tylko o tą sytuację, tylko tak naprawdę na co dzień w życiu, prawda? No. I jedna taka kwestia, która mi też się przewija u mnie dosyć często, to jest zawsze to zapytanie, na ile jakby, bo wiesz, jest dosyć mocno propagowane takie działanie, że ja się, też widzę to u ciebie teraz, tą konsekwencję, że stawiasz się, tak? Stawiasz się, dawniej w inny sposób troszeczkę funkcjonowałaś. Też pamiętam, dużo mówiłaś o tym, że ty lubisz znikać na przykład i miałaś dużo takich momentów, że rzeczywiście znikałaś. Teraz tego nie widzę, tak? Widzę, że jesteś rzeczywiście konsekwentnie cały czas. I ja mam takie swoje własne przemyślenia, bo ja zawsze byłam raczej taką konsekwentną osobą. Bardzo. Ale w tej konsekwencji ja u siebie zauważyłam, że ja jakby byłam wytrenowana tak, wiesz, ta moja struktura, że właśnie poprzez osiąganie, poprzez konsekwencję, ja byłam jak taki robot, wiesz, wytrenowany, że ja po prostu do celu, tak? I to było tak, jak byłam po prostu ukształtowana i potem to cała moja kariera, praca bankowa też jakby na tym się opierała, ale też rozpoznałam, że dużo tam było zmuszania się, prawda? Że ja miałam bardzo dużo takich momentów, kiedy ja naprawdę robiłam coś takiego, że ja w ogóle tego nie chciałam teraz robić. I teraz, wiesz, mi się pojawia zawsze takie pytanie, to jest znowu to wyważenie, to miejsce środka. Na ile dobre jest dla nas, żeby rzeczywiście codziennie cisnąć, tak jak, nie wiem, Fryderyk Karzełek, tak? On codziennie ciśnie, ta 5:55, co by nie było, on tam jest. Ja się jestem w stanie założyć, że on ma takie momenty, że jemu się nie chce, znaczy może się mylę, tak? Ale tak sobie wyobrażam, że każdy z nas tak ma. Jutro jestem u niego, to go zapytam o to. O właśnie, zapytaj. Specjalne pytanie. Ale wiem, o co ci chodzi, to jest dobre pytanie. No ja, bo my miałyśmy w ogóle w odwrotną stronę, prawda? Ja w ogóle, ja
ja w ogóle nie miałam w sobie tego, co się nazywa ciśnij, ciśnij, ciśnij. Ale nie dlatego, że ja po prostu, bo ja nie wiedziałam, że się da, wiesz, ja nie miałam wiary w siebie. Nie? Ja obserwuję z takim dużym szacunkiem i zainteresowaniem takich ludzi jak ty, jak Klaudia, jak Fryderyk, jak Magda Pawłowska, takich bliskich mi ludzi, którzy po prostu, oni mają jakiś cel i oni po prostu oni wiedzą od razu, że się da, tylko po prostu patrzą, jak oni mogą tam dojść i każdego dnia robią coś, żeby tam dojść. No to ja w ogóle tak nie działałam. Ja nie, ale dlatego, że ja nie miałam wiary w siebie, więc ja nie wiedziałam w ogóle, że się da. I ja w ogóle nawet nie miałam takiej przestrzeni, żeby pomyśleć, co ja bym chciała w ogóle. Mogę się zgłosić, tylko jedno zdanie. Daj. Bo chcę tylko powiedzieć, zanim mi umknie, że ja po latach takiego funkcjonowania odkryłam, że to opiera też na braku wiary w siebie. Wiesz, o co chodzi? Że ja jakby tak mocno w siebie nie wierzyłam i nie czułam swojej wartości, że to był mój sposób na udowodnienie swojej wartości poprzez nadproduktywność, poprzez osiąganie, poprzez wiesz, takie życie karierowiczki, które kiedyś prowadziłam. I to rzeczywiście dawało mi poczucie, że ja mam wartość. Także mi się wydaje, że to jest, wiesz, podobne, to jest jakby inne, inaczej opakowane, nie? To, no już, chciałam. Myślałam, no tak, ma to sens. No. No tak, ale ja myślę teraz, jak znaleźć... Czekaj, kochana, bo to ja ciebie straciłam, albo to mnie znowu, cię nie słyszę. Poczekam, aż wróci do siebie. Dobra. Ja słyszę twój głos tylko i mam zacięte zdjęcie. Jesteś? Jesteś, no. Ja też jestem. No, bo mnie ucięło, ucięło mi ciebie i nie wiem jak to. Nie wiem, czy to ty mi znikłeś, czy ja, ale jesteśmy razem. No, a. Więc ja myślę, że no, teraz gdzie jest ten balans, prawda? Żeby tworzyć, żeby być produktywnym, żeby stawiać się, ale żeby robić to też z serca i z tej wiary w to, że właśnie w tą, żeby to szło z tego poczucia wartości. Hej, ja mam coś wartościowego do przekazania i ja chcę to przekazać. To, ale ten balans też nie jest łatwy, a w dzisiejszych czasach to w ogóle przez to, że jest taki przesyt wszystkiego, czy to na internecie, czy w ogóle po prostu, to naprawdę znaleźć ten balans, to, no, to jest, jak ty go znajdujesz? Wiesz co, jak ja zazwyczaj mam taką tendencję, żeby się przeforsowywać i wtedy ja już po prostu, ja wiesz, teraz już mając te prawie 40 lat, już mi ciało bardzo mocno sygnalizuje. Dawniej, jak jeszcze byłam młodsza, to mogłam bardzo dużo zrobić i nie czułam tego, że jestem nadwyrężona fizycznie. Teraz już mi ciało sygnalizuje i na tyle, wiesz, też to zawdzięczam, myślę, mojej regularnej, no bo już ponad 10 lat praktykuję rzeczywiście codziennie jogę, także ja mam takie, wiesz, dobre połączenie ze swoim ciałem i widzę, jak ono mi daje znać, że coś jest nie tak. I ja wtedy po prostu się zatrzymuję i rzeczywiście przestaję coś robić, coś, co mi się wydaje, że powinnam. Znowu się zacięłaś. Albo ja się zacięłam. No choinka jasna. No jesteś. Także mi głównie ciało to sygnalizuje i ja bardzo dużo sobie daję tego, żeby być ze swoim ciałem. Nawet myślę, że ja poprzez ciało więcej jakby... To jest mój główny środek na bycie ze sobą. Wiesz, nawet nie takie, bo medytuję też, ale to nie jest coś, co robię codziennie, tylko, ale to, co jest ze mną codziennie obecne, to jest właśnie bycie ze swoim ciałem, to jest rozciąganie, to jest tańczenie, taniec jest ze mną codziennie, joga jest ze mną codziennie, także wiesz, to jest takie coś, co mnie sprowadza do siebie. I zazwyczaj to jest niesamowite, bo umysł snuje opowieści, że ja, jejku, jestem teraz taka rozczęsiona, czy taka chaotyczna, czy jakaś tam taka, nie taka, prawda? I mi się wydaje, że teraz będę musiała poświęcić nie wiem ile czasu na to, żeby do siebie wrócić, a tak naprawdę mi często wystarcza 20-30 minut to, że ja sobie rozłożę matę albo potańczę i po prostu od razu jest wszystko okej, nie? Świat się zmienia. I niesamowite jest, jakie ciało jest silne, prawda? Jak czasem naprawdę głową, tylko co wczoraj o tym rozmawialiśmy, głową czasem naprawdę jest ciężko siebie przywrócić, jakby myśli są słabe, one są mocne i słabe zarazem, że ciało jest o wiele silniejsze. Dobra, a to ja mam tutaj pytanie do ciebie, skoro ty jesteś w obfitości, jesteś mistrzynią obfitości,
A teraz wielu z nas boi się, albo potraciło pracę, albo boi się tego, tak? To jest jedna z takich rzeczy, wiadomo, że zdrowie jest na pierwszym miejscu i tego się boimy, lękamy, ale też no, wielu ludzi potraciło pracę, wielu ludzi boi się, co będzie dalej, kiedy nas wypuszczą w ogóle, albo kiedy trzeba drzwiami wyjść i protest robić, będziemy musieli tutaj się zastanowić nad tym, ale i co polecisz nam właśnie teraz, jak wybierać obfitość, jak pielęgnować tą obfitość, jak nie popaść w lęki umysłu, które na pewno myślą, nie znajdę pracy, ciężko znaleźć pracę, co będzie, wielu moich bliskich musiało pozamykać firmy, no sama wiesz, jaka jest sytuacja. I ty jako taka, wiesz, królowa obfitości, która w różnych sytuacjach była i która się przebranżowiła, co my wiemy, że jest bardzo trudne, zwłaszcza jak ktoś był w obfitości, był przyzwyczajony do tego i nagle się odważył zostawić wszystko i zacząć od nowa, w świecie, który jest kompletnie nienamacalny i kompletnie inny do tego, który był wcześniej. W dodatku tam było wiele szacunku i w ogóle, a tutaj po prostu, wiesz, dziwaka z nas nieraz robili i ty po prostu poszłaś, to odważyłaś i na pewno miałaś takie momenty, że nie wiedziałaś, co będzie. I my teraz jesteśmy w takim momencie, a nie wiem, co będzie. Daj coś nam. Wiesz co, ja miałam dużo takich momentów i teraz to mi się tak przypomina, bo to jest, ja też tego doświadczam, nie wiem jak to jest teraz u ciebie, ale ja też mam takie myśli czasami w głowie, że teraz wszyscy się przerzucają na internet, że teraz wiesz, wszystko po prostu, że jest tego po prostu tyle, że nie wiadomo jak będzie można z tego żyć. Takie myśli też do mnie przychodzą. To nie jest tak, że ja nie mam teraz tych myśli, bo już sobie dobrze prosperuję w robieniu tego, co robię, tak? Oczywiście, że one są i pod nie podpięty jest ten też lęk, tak? Jak te myśli przychodzą i patrzę się na nie, to czuję lęk. I tak mi się przypominają sytuacje, pamiętam pierwszy raz miałam taką sytuację, jak jeszcze pracowałam w londyńskim City, wtedy pracowałam dla JP Morgan, dla banku i urodziła się Julka. Więc ja poszłam na macierzyński urlop. I w międzyczasie, będąc na tym macierzyńskim, rozwiązali cały mój dział. Ja się dowiedziałam, będąc z nią chyba na trzecim czy czwartym miesiącu w domu siedząc, że ja już nie mam po prostu do czego wracać. A wiesz, moja praca polegała na tym, że jak z tego wyskoczysz z obiegu, tak? Nie wiesz, co się dzieje na rynkach. Ja handlowałam energią elektryczną na rynkach, byłam cały czas, jakby musiałam być w toku, wprawiona. No to głowa też podsuwa, do czego ty teraz wrócisz. I bardzo pamiętam, że mnie było dane wtedy się spotkać z tym lękiem, ale ja wtedy jeszcze nie miałam jakby takich zasobów, żeby sobie z tym jakoś, wiesz, radziłam sobie na ile umiałam tam, nie? I wtedy też mi joga w sumie z tego wyciągnęła, jakoś dawała mi takie ukojenie. Natomiast teraz tak sobie myślę, że my zbiorowo właśnie stajemy przed czymś takim, czemu wielu z nas, z czym wielu z nas już się kiedyś spotkało, tak? Ja to pamiętam tą sytuację i potem drugi raz pamiętam, jak właśnie odeszłam już z korporacji, z firmy w Danii i postanowiłam, że będę robić to, co robię już na całego, jeszcze nie mając, no wiedziałam, że jakoś z tego przeżyję, tak? Ale to nie było tak, że to była jakaś taka super obfitość finansowa, plus jeszcze do tego dochodził ogromny lęk, gdzie w ogóle teraz mi się śmiać z tego chce, bo ja zawsze byłam ogromną pasjonatką, mnie bardzo fascynowała, jeszcze jak pracowałam w korporacjach, metafizyka, ja poszłam na takie 3-letnie studium metafizyczne i wiesz, w ogóle mnie to fascynowało, tak, ale ja się bałam o tym mówić, wiesz, czasami coś o tym powiedziałam, ale nie tak, wiesz, jak teraz o tym jest głośno i się o tym mówi. Teraz to wszystko jest głośno, jak my o tym mówiliśmy kiedyś, to byliśmy wariatkami dla samych siebie najpierw, a dla innych pewnie też. No ja myślę, że to się, wiesz, jakby mówiąc naszym językiem, nie zaskoczyły pewne tematy, bo jakby ja nie czułam, że ja jestem gotowa, żeby go pociągnąć, nie? Jakby mówiąc o metafizyce, a czując się dalej panią bankowiec i w tym się lepiej czując, dlatego, nie dlatego, że to była moja prawda, to było zakłamanie, tak? To nie byłam ja, ale to było bezpieczniejsze, tak? To było dla mnie bezpieczne, bo taki wizerunek był, tak jak powiedziałaś, to był szacunek, to było to i siam, to i owano. A tutaj co to jest za wizerunek? Jakiejś pani, która opowiada o rzeczach, których nawet nie widać. Wejdź w swoją energię, teleportuj się, nie wiem, dokonaj kwantowego skoku i tak dalej. Ale dobra, nie odchodząc od tematu, wiesz, ja to tak widzę, że obfitość, znaczy każdy to tak chyba widzi, obfitość jest wielowymiarowa i ona jest taka fizyczna, nasza materialna, jako pieniądz, jako materia, którą posiadamy, nasza praca i to wszystko, co składa się na nasze życie, ale też wiemy, że obfitość to jest to, jak my na wszystko patrzymy, jak my postrzegamy życie. I wiesz, ja zaczynałam znowu jakby
od drugiej strony, bo ja doświadczałam obfitości materialnej, a nie wiedziałam, co to jest taka obfitość, że ja się w sobie dobrze czuję, bo ja w tym wszystkim czułam się cały czas beznadziejnie. Mhm. Więc moją drogą było jakby rozpoznać, że to nie daje mi szczęścia tu na zewnątrz, nieważne ile tego mam i nieważne, co ja tutaj robię, to nie daje mi szczęścia. I teraz okej, to jeżeli to mi nie daje szczęścia, a to jest to, co wszyscy twierdzą, że ma dawać szczęście, to teraz co mi może to dać? Mhm. I wiesz, to jest ta droga chyba dla każdego z nas, gdzie teraz wszyscy zbiorowo stanęliśmy przed tym, żeby się z tym spotkać i czy chcemy, czy nie, bardzo wielu ludzi stoi przed faktem, jakby to jest, to się dzieje, no, że teraz odkryj tą obfitość tutaj, tą kompletność tutaj, mhm, tak? I wiesz, patrząc na to w takim ujęciu, wiadomo, że jest lęk, wiadomo, że jest jakieś przerażenie, wiadomo, że jest dyskomfort, wiadomo, że umysł może się przed tym wzbraniać, ale to jest tak naprawdę ogromny potencjał, żeby zacząć się z tym łączyć, a tak już z takich zwyczajnych, wiesz, codziennych jakby spraw, bo potrzebujemy fizycznie pieniądza, no nie wiem, może jestem jakaś naiwna, ale ja zawsze miałam takie, ja zawsze to w sobie wiedziałam i jestem takiego zdania, że w tych czasach nie ma opcji, żeby ktoś, nie wiem, umarł z głodu. Tak, mhm, że wiesz, ja się też nigdy żadnej pracy nie bałam. Jak wyjechałam do Anglii, to ja przez rok sprzątałam, wiesz, w hotelach, będąc studentką, łaziłam, chwytałam się czegokolwiek, bo wtedy nie miałam w ogóle pieniędzy i zawsze wiedziałam, że jak tylko pójdę gdzieś, żeby zarobić ten pieniądz, to coś się znajdzie. I uważam, że każdy z nas, jak naprawdę będzie potrzebował zarobić pieniądz, to my się nie musimy tego bać. Przestańmy się tego bać. Każdy z nas znajdzie jakiś sposób, żeby ten pieniądz zarobić, tak? Ale dodatkowo przy tym wykorzystajmy ten czas na to, żeby zacząć patrzeć poprzez właśnie takim wzrokiem obfitości tutaj stąd, tak? Żeby widzieć ten świat inaczej. To, co nam już daje, to, co my możemy już teraz docenić. To nie jest takie jakieś bujne sobie opowiadanie, ale ja naprawdę głęboko wierzę i zaraz ciebie zapytam o to, jak ty to widzisz. Ja naprawdę głęboko wierzę, że to się zaczyna w nas, jakby energetycznie, tak? Że jak ja zaczynam coś postrzegać w inny sposób, to też mam, jakby jest coś takiego się w nas, w naszej energetyce dzieje. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, jak to się dzieje, ale coś się dzieje, że zaczynamy mieć inne też doświadczenie na zewnątrz. Nie masz takiego wrażenia, że coś tutaj jest na rzeczy? Tak, mam, tylko ja na przykład szłam w ogóle z innej strony i to jest takie fajne właśnie, że na przykład to jest tak jak to jest takie ciekawe i takie fascynujące, jak ty powiedziałaś, kochanie, że na przykład ty gdzieś szłaś do tej obfitości takiej finansowej, aż pewnego dnia zdałaś sobie sprawę, że to nie cała bajka, prawda, że to nie, mhm, nie tylko o to chodzi, że można mieć naprawdę wiele na zewnątrz i po prostu czuć się pusto. Tak. Ja znowu wyszłam z dość biednego domu, nawet bardzo, i gdzieś całe życie niosłam takie przekonanie, i w ogóle nieświadoma byłam oczywiście tego, że pieniądze szczęścia nie dają, tak? Bo to albo pieniądze szczęścia dają, albo pieniądze szczęścia nie dają. Są dwa światy dla umysłu bardzo ekstremalne. I moje życie było odzwierciedleniem tego, tak naprawdę. I ja zawsze, nieważne gdzie był, i może to mi pomaga też, nie panikować w tej sytuacji, bo ja już tyle razy w życiu byłam biedna, ja jestem po eksmisjach, jak mieszkałam w domu z mamą, ja jestem po przeprowadzkach, po tułaczce, ja przez 7 lat mieszkałam w różnych krajach, w różnych miejscach, ja nie ma czym się chwalić, bo to było trudne dla mnie, wygodne, tylko ja po prostu się nauczyłam, ja już tyle razy coś traciłam, przeprowadziłam się z jednego miejsca do drugiego, z jednej pracy do drugiej i tak jak to się działo, to było cholernie niewygodne, bo ja też nie miałam tej świadomości, którą teraz mam, ani takiej też właśnie wiary, że hej, że się da, że idzie z tego wyjść, ani byłam w ogóle inną osobą, więc to było w wielkim takim naprawdę szarpaniu z życiem. Natomiast dziś z perspektywy czasu po prostu ja wiem, że ja już byłam na dnie tyle razy i zawsze jakoś się z tego wykaraskałam, w dodatku też nie umiałam brać pomocy od innych, więc zawsze sama, a teraz już też umiem poprosić o pomoc, więc to mi daje też taki spokój, natomiast dla mnie takim odkryciem jest, że tak, pieniądze szczęścia nie dają, prawda, ale w życiu pomagają i ja jakby nie chciałam w ogóle tej przestrzeni
wpuścić. I ja tak naprawdę bardzo się na takich trudnych rzeczach tego uczyłam, bo pamiętam, jak mieszkałam w Stanach, nie miałam ubezpieczenia, a w Stanach jak nie masz ubezpieczenia, to jak jedziesz do szpitala, no to po prostu rachunek za szpital to jest 5, 7, 8 tysięcy dolarów. To są ogromne pieniądze za po prostu zwykłą wizytę w emergency room, to co to jest? Pogotowie. I na przykład ja po wypadku na skuterze te lata temu, gdzie przyjechała po mnie straż pożarna, policja i karetka, czyli taki normalny ich protokół, ja ich wszystkich odwołałam i nie pojechałam do szpitala, bo ja się po prostu, bo ja nie miałam pieniędzy. I to mi też tak pokazało, okej, ja muszę gdzieś znaleźć ten środek, prawda? Ja wiem, że one mi nie dadzą sensu mojego istnienia, ja wiem, że one nie są, nie definiują mojej wartości, ale wiem, że jestem na planecie Ziemia i jak ja dalej będę tak się tułać i po prostu gdzieś nie zadbam o siebie, to może to się źle skończyć. Następnym razem, bo to dobrze tak było jeszcze, że ja przyjechałam do domu, miałam wstrząśnienie mózgu i pęknięte żebra, ale nic mi się nie stało, ale nawet na drugi dzień, jak przyjaciele do mnie mówili, hej, chodź, jedziemy do szpitala, to dla mnie ważniejsze było, ja nie mam pieniędzy, ja nie będę płaciła za te rachunki, ja później się nie wypłacę, niż po prostu zadbać o siebie, prawda? I więc ja szłam w ogóle z innej strony, tu pieniądze szczęście dają, tu pieniądze szczęścia nie dają i gdzieś znaleźć ten balans w tym. Dzięki temu właśnie, co mi się przydarzyło, dzięki tej tułaczce, dzięki padaniu, dzięki życiu, nie wiem, u ludzi na kanapach nieraz przez te swoje życie, to ja wiem, że jest ciężko w życiu, ale ja wiem, że my mamy taką siłę w sobie, tak naprawdę taką siłę w sobie, że my już, tak jak powiedziałeś, że my już nie z jednej takiej sytuacji wyszliśmy wcześniej. Ona przyszła w innej formie, to nie była pandemia, tak? Bo to jest też takie przerażające, myślę, dla naszego umysłu. Wydarzy. To jest teraz tak globalne, to jest naprawdę, jakbyśmy byli w czasach jakiejś wojny i nie wiemy, jak ona się skończy, prawda? Więc to dla naszego umysłu jest bardzo stresujące. Więc ja też, no, na koniec końców wracam gdzieś tutaj do siebie i do tego swojego doświadczenia i szukam tej obfitości, szukam tego spokoju w swoim wnętrzu. Ale dzięki tym moim doświadczeniom wcześniejszym z życia jest mi o wiele łatwiej to znaleźć w sobie. I znów ta prawda, która kiedyś mnie tak wkurzała, jak ktoś mówił, że wszystko się zadziewa po coś i ucz się z tych trudnych doświadczeń, to jakby teraz, okej, ja się naprawdę uczę z tych trudnych doświadczeń, one mi pomagają iść przez życie teraz. Mhm. Ty mówisz, że ciebie to wkurzało, mnie wkurzało, jak ktoś mówił, że wszystko jest miłością. No wiem. Totalnie nie mogłam tego przyjąć, no. Ale to też jest fajne właśnie, jak tak się, wiesz, tym dzielimy i sobie o tym rozmawiamy, że naprawdę widać, bo żeby coś zobaczyć, że coś się zmieniło, to trzeba się po prostu zatrzymać i naprawdę zobaczyć, że to jest realne do zmiany, tak? I tak jak tutaj jesteśmy i to nie jest tylko wiara, tylko absolutnie, wiesz, jakby z mojej strony ja wiem, że dla nas wszystkich jest to możliwe, żeby zacząć inaczej patrzeć na siebie, na to życie, prawda? I to nie znaczy, że jak my inaczej zaczynamy na to patrzeć, to że już nigdy do nas nie będą przemykać jakieś takie myśli lękowe, stresujące, takie natrętne, czy jakieś niefajne emocje. To dalej się dzieje, natomiast my już inaczej do nich podchodzimy, nie? I to jest taka namacalna zmiana. Ta, która właśnie idzie gdzieś za tym takim wewnętrznym wyborem, za początkową, nie wiem, intencją, może można to nazwać. No właśnie, bo to pytanie miałam ci zadać, tylko nie wiem, czy mnie słyszysz, bo teraz mi zamroziło ciebie troszeczkę. A chciałam się ciebie zapytać o to, czy ty też to widzisz tak, że nasz świat, tak metafizycznie teraz trochę pojadę. Kurczę, nie wiem, czy jesteś. O, jesteś. Tak chciałam troszeczkę cię zaczepić metafizycznie. Czy też jestem. Masz takie wrażenie, że ten świat nasz zewnętrzny jest takim odzwierciedleniem tego, jak my do niego podchodzimy w sobie, jest takim przeniesieniem naszego postrzegania wewnętrznego, odwzorowaniem? No zdecydowanie, ale no jak najbardziej. Dlatego to, jak my widzimy ten świat i to, jak my reagujemy na tą sytuację, nawet trudną, ma taki wpływ później naprawdę, jak my jej doświadczamy. Pewnie, że tak. Tylko myślę, że to jakby w moim odczuciu na ten moment nie jest też takie biało-czarne. Kiedyś ja bym chciała, żeby to było bardziej okej, to jak ja będę to widziała inaczej, to wszystko to będzie inne. Tylko to znów, to trzeba by było tutaj w którąś teorię wejść, prawda, a ich jest mnóstwo.
bo nie jedna by powiedziała teoria, że cały świat jest odzwierciedleniem moim, że tylko ja w ogóle jestem i nie ma nic innego dookoła, prawda? To zależy, gdzie byśmy poszły. Natomiast tak, ja widzę, jak jedna i ta sama sytuacja, ja bardziej widzę po sobie, tak na ziemię zejdę i tak po ludzku, to ja wiem i tak jak to się działo i zaczęło się dziać, to jest dokładnie to, co ja sobie sama pomyślałam i powiedziałam, że jeszcze 3 lata temu, gdybym ja była w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, z moją głową sprzed 3 czy 4 lat, może już 5 lat nawet, to ja bym jadła siebie sama na śniadanie już pierwszego dnia po prostu, bo moja po prostu, ja bym się poddała, puściła ręce, poszła na dno, ja bym nie wytrzymała tego. Mój umysł by po prostu eksplodował, bo ja byłam jeszcze tak rozhukana i taka pełna lęków i ja dalej jestem człowiekiem, to, ale ja widzę, jak ta praca, którą my robimy, te zatrzymywanie się, te medytacje, ta joga, to wszystko, te pozytywne myślenie, to jest taki pierwszy raz, gdzie ja widzę, o wow, to naprawdę działa, to wszystko było po coś, to było warte, bo tak to czasem naprawdę to robisz i też tak jak nieraz rozmawiałyśmy, że myślisz, że jak to robisz, to już ci się żadna krzywda nie powinna wydarzyć. No. Mówimy, że to nie ta planeta, tak? I teraz znajdź w sobie tą siłę, żeby nie patrzeć na to jako na krzywdę, tylko jako na lekcję i bla, bla, bla i wszystkie te mądre rzeczy, prawda? A, no ty jesteś mistrzem tego, bo teraz tak, jak już ciebie tutaj mam, wiem, że ja do ciebie przyszłam na przepytanie. No właśnie, odwróciłaś mi rolę, choinka, jasna. No, ja jestem dobra w zadawaniu. Na mojego fanpage'a i mi tu pytania zadanie. Ja jestem dobra w zadawaniu pytań, poza tym ja ostatnio byłam u 7 osób. O nie, ty jesteś świetna w gadaniu. Ja się już wygadałam. No, to dawaj, co tam znowu? Poza tym mnie zacina ciebie nie. To ja mam właśnie takie pytanie do ciebie, bo tak jak się trochę boimy tej sytuacji finansowej, tak też no. Wielu z nas boi się o nasze zdrowie i o to, co się z nami stanie. No, ty jesteś, tak jak powiedziałam, mistrzem tego, bo ty miałaś swoją chorobę dość poważną. I na pewno to było przerażające swego czasu. Wiemy, że tak, miałyśmy piękną rozmowę na ten temat. To może byś nam wszystkim przypomniała właśnie, co ci pomogło wtedy właśnie, żeby nie zwariować, żeby nie oddać się lękowi, który przychodził, odwiedzał, jakby czego się łapałaś, bo czasem jak, bo ja podejrzewam, że wiem, co powiesz, bo ja bardzo często ciebie cytuję, bo pamiętam tą naszą rozmowę bardzo mocno, ale czasem się te drobne rzeczy wydają się być za mało. Prawda? Czasem tak myślimy, to potrzebna jest nie wiadomo jaka zmiana i to i tamto. I to jest tak, jak ja mówiłam ostatnio u siebie na live, że pamiętajmy o tym, że umiemy się zaadaptować. Jak ja mówiłam właśnie o adaptacji, to nie chodziło mi, żeby teraz schować się, prawda, i poddać się systemowi i dać się zniewolić, tylko że nawet jak po prostu jest ciężko, to my jesteśmy w stanie znaleźć tam światło, znaleźć siebie i dalej działać, bo my mamy tą moc w sobie. I czasem to będą drobne kroki i czasem łatwo te drobne kroki ominąć i olać i jakby nie widzieć ważności, bo chcemy tych wielkich kroków i nie jedna osoba powiedziała, no tak, ale wiesz, ja na przykład straciłam pracę albo ja jestem chora i teraz co mi da, nie wiem, rysowanie kwiatka na chusteczce dziś, prawda, co mi to da, jak ja mam tutaj rachunki do zapłacenia, dzieci do wykarmienia, to w tych trudnych sytuacjach, zwłaszcza jak byłaś chora, to czego się łapałaś, co robiłaś, co ci pomagało? Wiesz co, ja myślę, że to, co mi ostatecznie już pomogło, to jest uświadomienie sobie, że nie mogę się chwycić niczego. Mhm. Bo ja się łapałam wszystkiego, zresztą pewnie pamiętasz, i to był taki moment, kiedy ja też myślałam, że ja się uzdrowię teraz całkowitą zmianą jedzenia, sposobu żywienia, co zresztą zrobiłam, że ja teraz innym trybem życia, że będę więcej medytować, że będę jeździć na jakieś zabiegi energetyczne, co też robiłam, jeździłam jak szalona z Krakowa do Poznania co drugi dzień, do takiego pamiętam Rosjanina, że robił jakieś takie zabiegi energetyczne. Myślałam, że ten guz mi po prostu zniknie i wchodziłam potem sprawdzać, czy znika, a nie znikał, tak? Czyli taka była faza życia nadzieją, korzystałam z sesji totalnej biologii. Ja oczywiście nie umniejszam tych wszystkich narzędzi, bo ja wiem, że one mi bardzo dużo dawały i ja potrzebowałam, to była dla mnie właśnie ta nadzieja, tak? I to takie, że to mi coś pomoże, bardzo dużo też wtedy my rozmawiałyśmy ze sobą, też potrzebowałam rozmowy, wielu rzeczy potrzebowałam się po prostu wypłakać, ale ostatecznie te wszystkie narzędzia, tak jak to teraz widzę,
I to jakby doprowadziło mnie do tego miejsca, gdzie ja zdałam sobie sprawę, że nie, tak jak ty powiedziałaś, że co mi teraz da to rysowanie. Ja też się z tym spotykałam. Co mi teraz da, że ja będę sobie klepać teraz coś, tak? Czy że ja teraz, nie wiem, że ktoś mnie pocieszy, czy że ja sobie stworzę jakiś taki obraz, że wszystko będzie dobrze, tak? Co mi to da? A no właśnie da mi to, że ostatecznie sobie uświadomię poprzez tą złość, że mi to nic nie daje, poprzez tą frustrację, że mi to nic nie daje, sobie uświadomię, że życie jest niepewne i czy mi się to podoba, czy nie, ono takie jest. I to jest takie ostateczne zmierzenie się z tym, że wow, że ja nawet na to się mogę otworzyć. Tak. I to nie jest, wiesz, to tak jak dobrze powiedziałaś, to nie jest czarne ani białe. Mm-mm. To jest co 5 sekund coś innego, mm-hmm. ale stopniowo się jakby zmierza do tego miejsca, gdzie jest coraz więcej tej zgody na to, że okej, okay, tak po prostu tutaj jest. Dokładnie. Że ja po prostu nie wiem, czy ja teraz po tej operacji będę za chwilę zdrowa, co się podziało zresztą w moim przypadku, na szczęście. Czy ja teraz za chwilę będę musiała mieć jeszcze kontynuację, jakieś, nie wiem, chemię, naświetlania, nie wiadomo co. Czy ja w ogóle odejdę? Czy to nawiązuje do choroby, ale to się tyczy każdej naszej sytuacji. Tak? I teraz w tym wszystkim, tutaj było tak wiele elementów, które mi pomagały. Ogromnie pomagała mi kreacja, o której mówiłyśmy, tak? No właśnie chciałam, no. Tak, to było coś, co po prostu zabierało mnie z tego przytłoczenia i z tego myślenia o tym, do przestrzeni, która była taką moją oazą, ale to nie była sztuczna przestrzeń, to nie była przestrzeń, że ja na siłę tam szłam, żeby się teraz zmusić, żeby dawać uwagę czemuś innemu. Ja naprawdę zajmowałam się czymś, co dawało mi przyjemność i miałam takie momenty nawet w tej przyjemności, pamiętam, że na przykład sobie coś, nie wiem, pisałam, czy nagrywałam, czy nie wiem, robiłam live'ik, cokolwiek, tak? I to była ta moja przyjemność. A w trakcie tej przyjemności na przykład co jakiś czas przypominał się ten lęk i taka myśl przychodziła, taka bolesna, że po prostu aż pamiętam, że to po prostu mi słabo się wręcz robiło, ale ty jesteś tak strasznie chora, a jak ty umrzesz, wiesz, i to było takie, ale ja dalej, znowu wiesz, okej, okay, robię swoje, nie, robię swoje i jakby bycie w tej kreacji, to rysowanie tych kwiatuszków, tak jak powiedziałaś, czy dzierganie czegoś, tak, każdy co to tam sobie lubi robić, każdy ma coś takiego, tak. To sprawiało, że coraz więcej tej mojej doby, tych 12 godzin powiedzmy w ciągu dnia, dawałam temu czemuś, co sprawiało, że jakby zapominałam, że jest jakiś problem. W ogóle o nim nie myślałam. Ale to nie znaczy, że on nie wracał, bo on wracał i to bardzo mocno. I druga rzecz, która bardzo mi też pomagała, kiedy on wracał, kiedy ja byłam świadoma tego, że boję się czegoś bardzo. To była ta najprostsza rzecz pod słońcem, to o czym już mówiłyśmy, rozmawiałyśmy wiele lat temu, pamiętam, jeszcze jak do ciebie jeździłam do Portugalii, że to jest takie proste, a dla mnie to było po prostu tak zbawienne, po prostu powtarzanie sobie ufam. I do tej pory to jest ze mną, to jest po prostu, wiesz, tak jak ty masz tutaj tatuaż, to ja się zawsze śmieję, że ja powinnam sobie tutaj wytatuować ufam, chociaż to jest tak mocno już we mnie gdzieś tam wpisane, że to jest pierwsza rzecz, do której ja idę, jak się czegoś boję. Dla mnie, wiesz, to zaufanie, w ogóle, wiesz, to jest dla mnie przepiękny temat, jakby wychodzenie poza ten lęk, wchodzenie w zaufanie. Tak a propos jutro o 10 rano będę tutaj prowadzić taki webinar właśnie w tym temacie, także zapraszam was, kochani, właśnie o lęku i o zaufaniu. Ale wiesz, w tym wszystkim, jakby w tym całym budowaniu zaufania, to jest tutaj tak wiele różnych aspektów wchodzi, ale ostatecznie już samo powtarzanie sobie tego ufam, 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 w końcu do nas to jakoś dociera, w końcu daje jakąś taką ulgę, jakieś takie okej, okay, nie wiem co tu się dzieje, nie mam pojęcia co z tego wyniknie, nie rozumiem tego, boję się tego, ale ufam, że to z jakiegoś powodu się ma dziać, że tutaj jest jakiś głębszy sens, chociaż nie wiem co to jest. Nie wiem, czy to ma dla ciebie sens, czy to ma dla was sens, kochani? Ewcia mi znika, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie, jak mówię. Teraz wróci do nas. Jesteś? Znowu. No, ja się ciebie zapytałam, bo nie wiem, czy to jest tak, że tylko ciebie przerywa, czy mnie, czy ja też znikam. O, zniknęłaś. To znaczy tak, ja myślę, że dla ludzi znikam
Ale dla mnie, jak to się dzieje, to ty, to ja ciebie tracę, wiesz? Ale dla ludzi to chyba ja znikam na zewnątrz, że tak mam. Ty, tylko Ewcia znika, no. Kurka wodna. Więc jak to się dzieje, to ja z wam znikam, natomiast ja tego doświadczam tak, że ja ciebie nie słyszę. Aha, czyli nie słyszałaś. No nic, kamera, no planeta Ziemia. Chciałam się ciebie zapytać, czy dla ciebie nie to słyszałam, ufam, słyszałam sens, tylko... Tak? Czy dla ciebie to ufam ma sens? Ma sens i ja mam takie słowa, które mi pomagają w takich momentach. Nie wiem jak... Tak, kochani, tak, ma sens. A czekaj, bo teraz mnie nie będzie słychać. Kurka wodna. Jest. Dobra, jestem. Dziękuję, kochani. Kochani, dziękujemy za cierpliwość. No widzicie, no planeta Ziemia, nie? No, tak, ma to dla mnie sens. Ja mam sobie takie powiedzenie, które mnie prowadzi i trzyma właśnie w takich trudnych momentach. Ja sobie mówię wtedy, nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, ale otwieram się, ufam, otwieram się na to zrozumienie, na to, że to ma sens, choć ja tego w ogóle nie widzę na ten moment, i nie czuję i nie wierzę. I mi to bardzo pomaga. I właśnie to jest to, bo czasem... Ja przynajmniej taką osobą byłam kiedyś, która no nie ufała, nie miała w sobie zaufania w ogóle do tego wszystkiego i nie widziała sensu w tym wszystkim. Więc ciężko mi było na przykład powiedzieć nawet ufam, bo ja nie ufałam, wiesz, po prostu. Więc ja byłam tak, właśnie takim uparciuchem i takim buntownikiem, że mówię, o to skoro ja nie ufam, to jaki sens jest mówienia, wiesz, ufam. Skoro ja nie kocham siebie, to jaki sens jest mówienia sobie, kocham cię, wiesz. Wszystko, i ja nie kumam, ja mówię, nie, ja nie będę żadne fake it, bo ja nie, ja won't make it i po prostu nie a dziś jestem osobą, która by powiedziała, tak, próbuj, przebijaj się, aż po prostu się przebijesz. Ale przez to, że ja wtedy mogę powiedzieć ufam, to zrobiłam sobie takie, wiesz, taki krok przed tym ufam, że nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, a jeszcze kiedyś to mówiłam, wiesz, nie rozumiem, a nie wierzę, że to jest możliwe, ale zobaczyć, że może tam jest coś więcej, czego ja nie widzę, więc otwieram się na to. Więc tak, dla mnie to ma wielki sens. Wiesz co, ja sobie tak myślę, bo w ogóle to jutro tak w sumie chcę do tego głębiej nawiązywać, właśnie do zaufania, czym jest w ogóle zaufanie, ale dla mnie to jest takie w ogóle piękne zagadnienie, bo zaufanie, czy w ogóle miłość, to jest coś takiego, wiesz, jak to zrobisz, tak? Jak można to zrobić? Wiele osób pyta, no ale jak ja mam to zrobić? Bo na przykład, jak już sobie pomyślimy o wdzięczności, no to mamy w sobie jakby taki zasób, żeby się zatrzymać, tam zamknąć oczy i zacząć czuć, generować tą wdzięczność, prawda? Myślę, że to każdy jakby potrafi coś takiego w sobie zrobić. No ale jak zrobisz zaufanie, nie? No jak to zrobisz? No wiesz, ja myślę, że to jest dojść do takiego wniosku, do którego ty doszłaś podczas choroby, że ty nie ma, że tu nie ma tej kontroli, którą myślałaś, że masz. I pamiętam, jak my rozmawiałyśmy i to była taka trudna rozmowa wtedy i ty mówisz, ja nie wiem, Ewcia, a jak to wszystko nie działa, jak żadna z tych metod nie jest prawdziwa, jak to wszystko w ogóle jest, jak wszystko to, w co wierzyłyśmy, jak to się w ogóle, bo ja mówię, to się dzieje po coś, a ty mówisz, a jak to się po nic nie dzieje, a jak tamto. I ja mówię, okej, bo dla mnie to był jeden z najważniejszych momentów dla mnie w życiu, gdzie ja coś puściłam, gdzie ja puściłam tą ideę nawet, że to się dzieje po coś. Gdzie po prostu ja z tobą tam siedząc musiałam nawet tą ideę puścić i mówię, dobra, no to wyobraźmy sobie, że to się po nic nie dzieje, że to po prostu jest totalny bezsens i że ty zachorujesz po prostu i tu nie ma większego tego i co dalej. Prawda, że wiesz, trzeba było jakby odrzucić wszystkie te teorie umysłu na to, że to jest jakaś piękna lekcja, z tego zbuduję. Nie wiem, czy to się dzieje po nic, czy to się dzieje po coś, ale ja dalej jestem. I teraz w tej niewiedzy ja dalej jestem. I dalej mój ruch ma tu jakieś znaczenie, ma jakiś wpływ na mnie, na to, jak ja się czuję, na to, jak ja ten dzień spędzę. Ja, mimo tego, że nie wiem, w którą stronę ten ocean mnie popchnie i ja nie wiem, czy po prostu ta fala mnie zaleje i ja wypłynę, a może już nie wypłynę, to ja dalej jeszcze jestem tu, w tym momencie, tu na tej fali. I to, co ja teraz zrobię, ja powiem, jak się poczuję, za co chwycę, co zjem, co wypiję, ma wpływ na to, jak ja tej fali będę doświadczać, będąc wciąż jeszcze na niej. Bo ja nie wiem,
będzie, jak ono mnie za chwilę zaleje. Ja nie wiem, czy mnie zmiecie z tego świata, czy ja po prostu wypłynę i będę silniejsza i jeszcze innych będę za rękę prowadzić. Ja tego nie wiem. I rozgorzczenie się w tym, że ja kompletnie nie wiem, czy wszystkie te piękne rzeczy, o których ja mówiłam przez tyle lat, ty i wielu innych ludzi, czy to ma sens, może to wszystko jest po nic. I takie przyjęcie tego wow, ale ja dalej jestem, ta fala jeszcze mnie nie przykryła, ja jestem tu, co mogę zrobić? I to jest teraz, my znowu jesteśmy w tym, my nie wiemy, czy to jest wielkie przebudzenie, czy to jest wielkie zniewolenie, czy to jest po coś, czy to jest po prostu po nic, tak? I ta fala jest duża i ona idzie i my nie wiemy, kiedy to się skończy i my nie wiemy, kim my będziemy, jak to się skończy i jak będzie wyglądał świat, jak będą wyglądały nasze prawa i co my, ale my jesteśmy dalej tu jeszcze na tej fali, tak? I co możemy zrobić? Co możemy zrobić w stosunku do siebie? Co możemy zrobić w stosunku do bliskich, do swojego ciała? W tym momencie, jak ta fala, jeszcze jesteśmy na niej, to dla mnie i ten moment, jakby to jest trochę taki paradoks, że moment zrozumienia, że ja nie mam kontroli nad tym całym oceanem i ja nie wiem, w którą stronę ta fala mnie poniesie, sprawił, że ja nie mam jakby innego wyboru niż zaufać. Dokładnie. Bo ja nie mogę tego skontrolować, więc jak ja już wiem, że ja nie mogę tego skontrolować, ja mam wpływ na to, ja nie jestem tu bezużyteczna, moje myśli, moje czyny, mój oddech, mój ruch ma wpływ na to, ale ja nie kontroluję tego w pełni tak, jakbym chciała kreować swoją rzeczywistość, biorąc nie jedną teorię. To nie tak, to nie takie biało-czarne jest, więc ja mogę albo z tym walczyć, uciec, ale się nie da, albo się temu oddać, poddać tej fali i zaufać, tak? Bo jakby to jest jedyne, nagle zaufanie się staje najbezpieczniejszym wyjściem, mimo tego, że i tak nie wiesz, nawet jak zaufasz, to ty nie wiesz, czy ty w ogóle wypłyniesz z tej fali. Może ty zaufasz i w tym zaufaniu ta fala cię zmiecie stąd, bo nie wiesz, bo taka jest natura tej planety i naszego bycia tutaj. I to weź się rozgość w tym. No, dokładnie. Jaki tutaj sens, tak w ogóle mi się śmiać chce, bo wczoraj przedwczoraj jak wrzucałam, wiesz, zapowiedź naszego spotkania, to sobie myślę, o czym my będziemy rozmawiać. I jedyne słowo, które mi przyszło na myśl, to był sens. Więc napisałam ten sens i teraz takie koło zatoczyłyśmy i wróciłyśmy, znaczy doszłyśmy do tego sensu właśnie, bo zaczęłaś do niego nawiązywać, że tak naprawdę czy cokolwiek ma jakiś sens, nie? I tutaj też można pod to podpiąć jak pod wszystko wiele różnych teorii i w obliczu tego, co się teraz dzieje, jest multum, nieskończoność, prawda? Różnych poglądów na tego, dlaczego to ma sens. Ale to, co właśnie fajnie powiedziałaś, że co gdyby na to popatrzeć tak, jak ja kiedyś też i na pewno wiele osób w różnych sytuacjach było jakby postawionych w takim miejscu, gdzie nie mieliśmy wyjścia, tylko musieliśmy sobie powiedzieć i przyznać, że też jest okej, nawet jeżeli to nie ma żadnego sensu. Ale wiesz, w tym wszystkim też mi, bo ja lubię tak filozofować trochę i tak iść po tej nitce, po tym łańcuszku myślowym. Tak sobie myślę, że nawet w tym przyznaniu, że coś nie ma sensu, to i tak dla samego życia, sam fakt, że to się dzieje, ma jakiś sens, że wiesz, jakby ten sens to jest to, że to się dzieje, tak? Tak, tylko to nie będzie sens taki jakby umysł, tak. Wiesz, bo ja się na przypadku, ten rok nasz, gdzie ty zachorowałaś, gdzie Sylwia poroniła i gdzie ja się rozstałam z Marcinem i w ogóle mi się jakby wszystko, całe moje życie mnie dogoniło. Ten moment, kiedy ja się zatrzymałam w Portugalii, to nie było tylko rozstanie, tylko to było to, że mi się wszystkie momenty z mojego życia wcześniejsze, które były dla mnie ciężkie, mi się przypomniały, wiesz, moja ucieczka z domu, tam dużo rzeczy, tak? I ja znowu usiadłam właśnie, tak jak ty usiadłaś ze swoją chorobą, to ja usiadłam z całą naszą trójką po prostu nad oceanem, wtedy w Portugalii miałam taki moment, nie ma sensu. To po prostu, to nie jest tak, jak ja myślałam, że będzie. W dodatku my już jesteśmy grzeczne, robimy co kochamy, medytujemy, to się dzieje. Bo ja sobie założyłam właśnie, że to się tak nie będzie działo, tak? Że to już nie, ta fala już nie powinna przyjść. I ta rozmowa z tobą, gdzie ty mówisz, a jak to nie ma sensu, to była bardzo kluczowa rozmowa w moim życiu, bo ja sobie wtedy naprawdę siedziałam i myślałam, okej, prawda jest taka, i dopiero wtedy zrozumiałam słowa Viktora Frankl, który mówi, wiesz, co się przydarzy, można ci za tego psychologa, który był w obozie koncentracyjnym, który mówił, w życiu tobie można odebrać wszystko, można ci zabić rodzinę, można ci odebrać życie, ale nie można ci odebrać tego, jak ty zareagujesz na to, co ci się przydarza, tak? Jak ty zareagujesz na to, co ci się przydarza. Mhm. I to był ten moment, gdzie ja zrozumiałam, hej, może to wszystko ma sens,
Może my tu wszyscy przyszliśmy, tak jak niejedna teoria duchowa, czy też niejedna religia głosi, przyszliśmy tutaj, wszystko jest wola Boga i to jest dla nas tutaj doświadczyć i w ogóle to wszystko ma sens, tak? Może tak jest, ale jak my tu będziemy stąpać po ziemi i będziemy mówić w naszym umyśle, to nie ma sensu i będą przychodzić te choroby, które mają sens i będą przychodzić te trudne rzeczy, które z góry założone od Boga, od kosmosu, od wszechświata, od naszych dusz mają sens. Ale my na dole powiemy, to jest bzdura, to nie ma sensu, po co mi się to dzieje, to i tak to nie będzie miało sensu, że na koniec końców my jesteśmy ostatnim ogniwem, które decyduje. Natomiast wróćmy odwrotnie, choćby to było w ogóle bez sensu. Choćby tu nie było żadnego układu, nie ma w ogóle Boga, nie ma wszechświata, nie ma idealnego porządku i nie, to nie są lekcje duszy do odrobienia i nie wiem jeszcze, jakie tam teorie są. I to kompletnie jest bez sensu, po prostu przychodzimy, rodzimy się, umieramy, znikamy i nie ma większego sensu w tym, oprócz naszego bycia. Ale my będąc tu w tym doświadczeniu, które niby z góry nie ma sensu, my powiemy z każdej fali, która przychodzi, która mi prosto w oczy wali i po prostu ja się zachłystam i ledwo wypływam, ja znajdę w tym jakiś sens, ja coś z tego zrobię, coś z tego ulepię, ja coś z tego zbuduję, bo my mamy na koniec końców, jesteśmy tym ostatnim ogniwem, ta nasza reakcja na to, co się przydarza, ta nasza reakcja na każdą falę, czy ona z góry jest sensem, czy bez sensu, bo dla każdego z nas w ogóle co innego będzie sensem, a co innego będzie bez sensem, tak? Bo to nasza percepcja decyduje o tym, co jest sensem, a co jest bez sensem. Natomiast bez nieważne, jaka teoria jest prawdziwa, bo każdy to będzie miał swoją. Jest jedna rzecz, która łączy je wszystkie. To jest to, że na koniec końców nasza percepcja tego, co się przydarza, nasza reakcja na to, co się przydarza, decyduje w wielkiej mierze o tym, czy ten sens tam jest, czy nie. Że my jesteśmy ogniwem, które ma ogromny wpływ. Nasza reakcja, to jak my tego doświadczamy. I ja nie mówię tutaj o wkręcaniu sobie, o wmawianiu sobie, o koloryzowaniu rzeczywistości. Tylko ja mówię, że to jest dosłownie, ja nieraz to powtarzałam słowami Anastazji, pająk z kwiatka może zrobić tylko truciznę, pszczoła tylko miód. Człowiek może zrobić z jednego i tego samego kwiatka albo truciznę, albo miód. My mamy niesamowitą moc, nawet w tym chaosie, którego doświadczamy. Ale pięknie powiedziałaś. No. Ucięło cię, ale to cała esencja tego, co teraz powiedziałaś, słyszeliśmy i to no, absolutnie się z tym zgadzam. Wiesz, w ogóle jak tak o tym mówisz, to mi przychodzi, że to jest właśnie ta mentalność obfitości, tak? Bo ja to na to patrzę tak właśnie jak taka mentalność obfitości, że ja mogę popatrzeć na coś z braku i ja sama wybieram, tak? Jaki nadaje temu sens, jakie nadaje temu znaczenie. I czasami tak jeszcze ciągnąc tą myśl dalej, też pamiętam, że długo tak miałam, że na przykład wiele rzeczy wątpiłam, nie mogłam uwierzyć, tak, że rzeczywiście to ma dla mnie taki czy inny sens. I no, wcześniej mówiłyśmy o tym, że udawaj, aż zaczniesz tym żyć, prawda? Dla mnie po trosze to się sprawdzało, ale ja też zawsze tutaj się buntowałam przed tym, żeby coś afirmować, czy coś takiego sobie wmawiać, kiedy wiem, że to nie jest prawdziwe, ale jednocześnie w tym, bo tak jak powiedziałaś, nic nie jest czarne, nic nie jest białe, gdzieś to miejsce środka. Nigdy nie byłam zwolenniczką i nie jestem zwolenniczką wmawiania sobie czegoś i udawania, że to jest moją prawdą, ale też uważam, że jeżeli my naprawdę się stawimy do tego, żeby pewnym rzeczom dawać uwagę, żeby patrzeć w dany sposób, to zaczyna to być naszym nowym nawykiem. My naprawdę siebie w jakimś sensie przeprogramowujemy i ostatecznie w tym wszystkim my dalej nie wiemy, jaki jest tego sens, prawda? Tak. Ale to, co dla mnie jest sensem i zawsze było i chcę, żeby było, to jest to, jak ja się w danych okolicznościach czuję, a na to mam jakiś wpływ, nie całościowy, ale mam duży wpływ, tak? W swoim ogródku, w tej swojej przestrzeni. Tak. No. I jakby to nadawanie indywidualnie wszystkiemu sensu, i no dla mnie to jest, tak jak ja to nazywam, to jest uczenie się takiej mentalności obfitości trochę. Coś no. Wtedy. No. No i wiesz, i tak jak mówię, że czasem mi się uda, bo jest jeszcze coś takiego, że często naprawdę w tym momencie, kiedy te trudne rzeczy się dzieją, to ciężko nam pamiętać, hej, przyjdzie taki dzień, że będę to, że to będzie miało sens, nie? Bo mi się chyba tylko z dwa razy w życiu zdarzyło, gdzie mnie siekła fala
i ja se popłakałam, pokrzyczałam, ale wiedziałam, ja wiem, że po prostu ja z tego coś zbuduję. To tylko chyba z dwa razy tak miałam na razie. Ale jest to jedna z moich... Nie ma tak dobrze. No, jest to jedna z moich modlitw, jak żebym zawsze pamiętać, że to, co się dziś dzieje i boli, i ja tego nie rozumiem, że ja mam w sobie ten potencjał i siłę w połączeniu z Bogiem i Wszechświatem, że ja mogę z tego coś zbudować. I znów ja nie mam pewności, czy ja to zbuduję, czy nie, bo może ta fala mnie zaleje i mnie tu nie będzie, ale im bardziej ja to pamiętam, i właśnie a propos tej adaptacji, może od czego zaczęłyśmy rozmawiać, im bardziej ja pamiętam, że ja jestem w stanie się zaadaptować do tej sytuacji, że jestem w stanie zbudować z niej coś, że ja też tu nie jestem sama, tak, że mnie wspiera ten ocean i że tak teraz boli i wieje i chwieje, ale ja jestem w stanie nadać temu sens, jeżeli będzie mi dane, bo nie wiem, tak, bo nie wiem, bo tak naprawdę nie wiem. I mi bardzo dużo dało przyzwolenie sobie niewiedzenia i szukanie tego sensu. No ta książka bardzo mi pomogła, tego Viktora Frankl, gdzie tam, ono dosłownie tak się nazywa, tak, człowiek poszukiwania sensu i gdzie jesteś właśnie w obozie koncentracyjnym i gdzie ludzie umierają na co dzień i jeden drugiego po prostu katuje i jak ty masz znaleźć ten sens w tym, tak, jak, gdzie on tam jest. I na koniec końców, no, odwracasz się w stosunku do siebie i widzisz, o, niełatwo go znaleźć tu, ale możesz go znaleźć tu. Nie, ja wiem, że to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić. Ja zapominam cały czas. Ten moment akurat to, jak się dzieje, jest mi łatwiej pamiętać dziś. Ale na przykład te dwa lata temu, jak mi było ciężko, ja pamiętałam, ale jeszcze miałam ten spóźniony zapłon. Ja byłam jeszcze zbuntowana, wkurzona, że znowu coś, że ile to się może, ile, kiedy to się skończy. I takie zrozumienie, to się nie skończy, nie wiadomo, czy się skończy. To się skończy, jak przestaniesz tego wymagać, to się skończy, jak przestaniesz szlifować ocean na kałuże, bo nigdy nim nie był, nie będzie. I to w ogóle jest tą stronę, że się upływać na ocean. To musiało to w wielkiej mierze to, co się działo w twoim życiu wtedy, bardzo mi pomogło, bardzo takie zrozumienie, na koniec końców ja i tak nie wiem. I co ja z tym nie wiem zrobię. I to jest taka ulga, nie? Ostateczna ulga. W pewnym momencie to jest ulga, bo na początku to nie jest ulga. Nie, na początku to jest szok. Oczywiście, że nie. Ale potem jak gdzieś to się w nas osadzi, bo ja myślę, że to musi gdzieś tam przejść przez tą przestrzeń taką mentalną, gdzie my próbujemy się na to otworzyć, a potem zaczyna się w nas po prostu osadzać i naprawdę zaczynamy to czuć, tym żyć. I tak jak mówisz, jak zaczynamy tym żyć, to też to tak nie jest, że już nas nic nie dotyka. I też tak jak właśnie wtedy, jak te różne rzeczy się działy, a myśmy już miały tyle przepracowane, tyle zrozumiane, tyle pozmieniane, ogarnięte, prawda? I to się wydawało takie niesamowite, że w obliczu tak dużej pracy włożonej w siebie i już takiej zmianie życia i bycia blisko siebie, w dalszym ciągu potrafią się dziać takie trudne doświadczenia i to już w ogóle się wydawało po prostu bezsensowne. Ale ja myślę, wiesz, jakby dalej idą za tym poszukiwaniem sensu, że to też ma jakiś tam głębszy sens w takim ujęciu, że nawet i to właśnie można wypuścić, że jeżeli ja coś nawet, nie wiem, zbliżę się do siebie, czasami mają ludzie jakieś takie momenty olśnienia, wow, że ja tego w sobie dawniej nie widziałam, albo teraz zaczynam inaczej funkcjonować i teraz naprawdę doświadczam czy tej obfitości, czy tej kompletności, szczęścia, miłości, tak? I tutaj nagle znowu ciach i znowu gdzie jest to, gdzie ja to straciłam, tak? Czy to jakieś doświadczenie trudne, czy w ogóle jakby zatraca się jakby z tym kontakt, nie wiadomo czemu. My tego nie rozumiemy, ale właśnie u podłoża tego, jakby to tak otulić wszystko takim właśnie najgłębszym zaufaniem, to wszystko ma prawo tutaj być, tak? I ja często spotykam się z takim pytaniem, które też we mnie było, że okej, ale to jakby wydaje mi się, że wielu ludziom zaufanie kojarzy się z tym, że jak ja zaufam, to ja już wiem, co będzie, jakby, że zaufanie to jest pewność, a to tak, jest zupełnie... A to jest niepewność. No. A to jest niepewność, to jest uznanie, bo to jest taka trochę gierka psychiki, nie, że ja teraz, okej, to ja zaufam, czyli jak ja zaufam, to ja już wiem, że wszystko będzie dobrze, nie? No, a jak ja wypuszczę te oczekiwania, to ja już wiem, że teraz to dostanę. Wiesz, o co chodzi, że to jest jakby gierka. Ale tu chodzi o totalne opadanie w dół i
To, co jest piękne w tym opadaniu w dół, bo ono jest przerażające, ale piękne w tym opadaniu w dół jest to, że my się naprawdę po jakimś czasie, jak tak opadamy, orientujemy, że nie ma żadnej podłogi. Prawda? Że to jest cały czas po prostu opadanie. Ale to jest takie trudne, wiesz, no, że ty myślisz, że gdzieś już będzie taki grunt, że już dalej nie idzie, nie? A nie, to jest cały czas, no, dosłownie. No i też ta, tak sobie, jak słuchałam ciebie, tak sobie myślałam o tym, że my naprawdę mamy wielką moc decydowania tego, co ulepimy z tego, co ta fala przyniesie. Bo na przykład, ile jest takich sytuacji, że ktoś na przykład stracił w wypadku nogę, prawda, albo dwie nogi nawet. I po prostu dla niego to już jest koniec życia, prawda? Dla niego jest koniec życia, myśląc, że ta sytuacja decyduje o tym, że to jest koniec życia. I na przykład taki ktoś zostaje na wózku i po prostu siedzi w domu i być może naprawdę z dnia na dzień jest coraz gorzej. Natomiast ilu widzimy ludzi, którzy stracili dwie nogi czy nogę w wypadku, zakładają protezy i biegną maraton, prawda? I teraz co decyduje o tym, że jedno i to samo doświadczenie tak się przydarza, trudne, drastyczne, okrutne. Taka bywa też natura tej planety. Natomiast zupełnie w inną stronę. I ja widzę to, obserwuję, często się zastanawiam i czasem myślimy, o, to się przydarzyło po coś, tak? Jak patrzymy na takiego człowieka, który nagle na przykład zaczyna biegać z protezami w ogóle, myślimy, o, to się zdarzyło po coś. Ja się przebudziłam, znalazłam sen życia, mogę zacząć inaczej myśleć, zacząłam to, zacząłam tamto. Ale na ile to się po to przydarzyło, a na ile nasza rola w tym, że bo nie jeden człowiek by nie wstał i tego nie zrobił, żeby gdzieś naprawdę pamiętać, jaka moc nas drzemie, że czasem, że naprawdę nieważna jaka okoliczność, a te trudne okoliczności tu się przydarzają, ale na koniec końców my jesteśmy ogniwem, które naprawdę może z tego coś zbudować, co nie oznacza właśnie, co ja bardzo chciałam po prostu znaleźć tutaj takie bezpieczne miejsce właśnie poprzez zaufanie, że ja myślę, że jak ja już ufam, to wtedy już żadna krzywda się nie przydarzy, nie? No, a naprawdę nasz wpływ na to jest ogromny, nasza reakcja na to, co się przydarza jest ogromna i decyduje o tym, czy my na koniec końców powiemy, o, to się przydarzyło po coś, prawda, to się przydarzyło po coś, ale to my te coś budujemy. Czasem, życie czasem nie da tego tak od razu. Czasem my i nasza reakcja i to, co my z tego ulepimy, to jest tak jak ty mogłaś nie ulepić z tego nic, a zobacz, jak wiele ulepiłaś, jaki miało to wpływ na twoje życie, a to mogło zupełnie inaczej się potoczyć. Wszystko może się potoczyć na nie wiadomo jaką skończoność, nieskończoność ilość sposobów. Ale my mamy w tym wszystkim wybór i to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że mamy wybór, ale też, żeby nie nakładać na siebie takiej, bo wszystko jest takie, dla mnie wszystko jest trochę takie, prawda, że wiemy to wszystko i teraz, kiedy my to wiemy, to możemy nakładać też na siebie ogromną presję, że okej, to ja teraz powinnam tak bardzo ufać, ja teraz powinnam tak się bardzo otwierać i to znowu jest kolejna warstwa takiej, gdzie się możemy w tym pogubić, że, bo to znowu próbujemy jakoś kontrolować, gdzieś ubrać w jakieś ramy. Tak? A my tutaj, myślę, w tej rozmowie nawiązujemy do takiego sensu, czy nawet puszczenia właśnie tego słowa sens i do takiego zaufania, które jest najgłębszą formą zaufania. I dla mnie to zaufanie to jest właśnie ta miłość, tak? To jest ta otwartość, to jest to, że jest to, co jest i to jest okej, że jest to, co jest, prawda? I w tym wszystkim, w tym, co widzimy, czego doświadczamy, mamy dalej swoje marzenia, swoje pragnienia, swoje preferencje i też to jest dla nas pole do nauki, żeby zacząć po to sięgać, pomimo lęku, pomimo wątpliwości, pomimo oporu, żeby naprawdę po to sięgać. To jest bardzo ważny aspekt, właśnie ta przestrzeń takiego tworzenia sobie takiego życia, którego chcę doświadczać, więc z jednej strony jest porcja działania namacalnego bardzo, tak, robimy rzeczy, ale to wszystko też jest jakby otulone tym zaufaniem, jest w tym zaufaniu, że ja teraz idę i działam, ale niekoniecznie to mi przyniesie pożądany rezultat, niekoniecznie to mnie tam zaprowadzi gdzieś, gdzie bym chciała, a może tak się stanie. Czyli to też jest jakby, nawet i to jest w zaufaniu, ale nie samo zaufanie, też musi być działanie jakby, żeby coś się działo, żeby był ten przepływ, żeby był ten ruch i też nie samo działanie, bo to jest wtedy przemocowość, to jest walka z życiem często. I myślę, że w taki sposób życia doskonale znamy, większość z nas, gdzie chcemy coś
na siłę. To jest tak, jak Joe Dispenza mówi, gdzie my chcemy materią zmieniać materię, podczas kiedy my jesteśmy energią w 99,99999 i tak dalej procenta. Więc oczywiście możemy ten 0,000001 zmieniać, będący cząsteczką, będący materią, jako my materia, jako wysiłkowość, przepychanie się, działanie, tak, robienie. I to jak najbardziej w jakiejś porcji jest potrzebne, ale kiedy my też uświadomimy sobie w tym wszystkim, że jesteśmy też czymś wyższym, czymś więcej, że jesteśmy tym czymś, co jest niezrozumiane, niepojęte, nieuchwytne, tą energią, tą esencją, tym duchem, cokolwiek, tym czymś, czego nie znamy, to wtedy my mamy o wiele większą sposobność ku temu, żeby tworzyć nasze życie tak jak jest to z nami spójne, tak jak do tego lgnie nasze serce. Ja nawet nie wiem, kochani, czy wy mnie teraz słyszycie, bo Ewelina mi cały czas teraz odcina. Mam nadzieję, że było to słyszane. Także właśnie z tej przestrzeni takiej energetycznej, z takiej... Ja nie lubię używać tych słów, bo mi się od razu kojarzy, że jak ja mówię o energetyce, o wibracjach, że to jest jakieś takie, ale to jest takie moje, tak, że ja się gdzieś jeszcze boję tych słów, że będę gdzieś tam postrzegana jak jakaś taka odstrzelona czy zwariowana, ale ja wiem, że w dzisiejszych czasach to już jest jakby w użytku codziennym. I pamiętajmy o tym, że jesteśmy czymś więcej i że możemy tym kierować się w życiu i z tej przestrzeni stwarzać, aplikując do tego materię, czyli ten 0,0001%, czyli to nasze fizyczne działanie, tak żeby sobie tworzyć to życie tak, jakbyśmy chcieli go doświadczać w zaufaniu, czyli nawet jeżeli nie wyjdzie tak, jak jest, tak jak nasza myśl by chciała, tak jak sobie zakładamy intelektualnie, to też jest okej, tak? I tutaj my indywidualnie nadajemy temu prywatny sens. Ja teraz tak ciągnę tą myśl, kochani, bo Ewelinka mi znikła, a nie chcę tak siedzieć i halo, halo, także ciągnę ją. A piszecie, że mnie słychać, także okej. Okay. Ewcia, sobie na jutro rano skombinuj jakieś połączenie, żebyś z Fryderykiem nie miała też jaj przerywanych. Chociaż tak rano wcześniej to powinno być okej. Okay. No teraz to fajnie, po prostu, ale to jest chyba też znak, że mamy kończyć. Bo tak sobie myślę, godzinka 15, że możemy tutaj gdzieś spokojnie już zbliżać się ku końcowi. Zresztą tym bardziej, że już mi totalnie po prostu znikłaś. Już mam zielony ekran w tym momencie. W ogóle cię nawet nie widzę. Ale jestem ogromnie wdzięczna i cieszę się bardzo, że udało nam się tak w sumie płynnie i fajnie porozmawiać w takim właśnie zaufaniu, w takim przepływie przez ponad godzinę, tak? I że tutaj jakby internet nam to umożliwił. Też przypominam wam, kochani, jeszcze mam nadzieję, że Ewcia do nas tutaj wróci na chwilę, bo na razie dalej mam zamrożony ekran, że jutro Ewelinka jest u Fryderyka rano, czyli pewnie o 5:55, a ja jutro mam dla was właśnie o 10:00 godzinie webinar od lęku do zaufania, o lęku i o zaufaniu. Tutaj wam wklejam link jeszcze, dzisiaj będę posyłać do wszystkich zapisanych osób przypomnienie i także też mam nadzieję, że jutro się spotkamy. Jesteś, kochanie? Bo ja tak zagaduję tutaj wszystkich, czekając na ciebie. Znikłaś. No, całkiem już nam Ewcia znikła. Także zostałam sama, ale już myślę, że tutaj w tym miejscu możemy sobie spokojnie skończyć. Ja już się z Ewcią prywatnie, jak tutaj skończymy, pożegnam, podziękuję jej ode mnie, od nas wszystkich. Mam nadzieję, że to spotkanie było dla was wartościowe, że było inspirujące, że coś wniosło do waszego życia. Jeżeli możecie tylko, to podzielcie się nim, poślijcie je dalej. Na pewno jest wiele osób, które potrzebują teraz posłuchać o zaufaniu. Tak jak mówiłam, jutro będę o tym dużo mówić, o lęku i o zaufaniu, bo po prostu jak nigdy wcześniej... Już nie tylko indywidualnie, bo tamto to było moje indywidualne doświadczenie, kiedy ja się z tym spotykałam i z lękiem i uczyłam się być w zaufaniu. Teraz zdecydowanie tak to postrzegam, że to jest nasze zbiorowe doświadczenie. Jesteśmy w tym wszyscy i po prostu dla mnie
ten temat jest jednym z najważniejszych tematów. Także zapraszam Was serdecznie jutro o 10. Wcześniej już Wam wrzuciłam link, jeszcze raz wrzucę, bo jest bardzo dużo komentarzy, żebyście mogli znaleźć łatwo. No i co, kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Przecudowne spotkanie. Dziękuję Ci, Ewelinka, wiem, że gdzieś tam jesteś w przestrzeni, a za chwilę podziękuję Ci już prywatnie. Dziękuję, kochani, bardzo, bardzo dziękuję. Gosiu, o 10 jutro, o 10. Tam rzuciłam link, tutaj można się zapisać. Zapisać się warto ze względu na to, że też potem do zapisanych osób będę przesyłać nagranie tego spotkania. Tutaj jeszcze raz, proszę Monika, link. I zmykam, kochani. Bardzo Wam dziękuję. Wystawcie dzisiaj buzię do słońca, bo jest ładne słoneczko. Pa!